przynajmniej raz w każdym sezonie od wielu lat Kia Lotus Race spotyka się na torze z mistrzostwami świata samochodów turystycznych. Tak było na Hungaroringu podczas drugiej rundy tegorocznych zmagań kierowców Picanto. Drugi raz z rzędu kwalifikacje wygrał Jan Antoszewski. Zanim do pierwszego wyścigu ruszali Damian Litwinowicz i Max Ginter, ale już na wejściu w pierwszy zakręt Litwinowicz wyszedł na prowadzenie. Z tyłu trwała ostra walka o kolejne pozycje pomiędzy Kamilem Serafinem, Nikodemem Wierzbickim i pozostałymi zawodnikami, którzy także przepychali się do przodu, jak choćby Szymon Jabłoński. Litwinowicz musiał mieć się potężnie na baczności. Jan Antoszewski bowiem chciał co najmniej powtórzyć osiągnięcie z pierwszej rundy z Oschersleben, kiedy w pierwszym wyścigu wygrał. I niewiele brakowało, by zwyciężył także w drugim. Szymon Ładniak wykorzystywał całą szerokość węgierskiego toru, a tymczasem w końcu stawki Marcin Ganowski został pozbawiony jakichkolwiek szans na dalszą jazdę w tym wyścigu. Trzy uderzenia w jednym starciu. To nie zdarza się często, a takiej sztuki dokonał Marek Begier. Ponieważ samochód Marcina Ganowskiego stał w niebezpiecznym miejscu, na tor wyjechało auto bezpieczeństwa. Picanto z szesnastką zostało sprzątnięte i ściganie można było zacząć od nowa. Damian Litwinowicz dobrze wykonał restart, zdołał utrzymać za sobą Jana Antoszewskiego. Pozycję stracił Szymon Jabłoński po tym szerokim wyjeździe wyprzedzony przez Nikodema Wierzbickiego. Marek Begier nadal brał udział w trochę innym rodzaju wyścigu, Demolition Derby. Ostre starcia trwały, jak to w Kia Lotus Race bywa. Na każdym właściwie fragmencie toru do przodu przebijała się Gosia Rdest, jadąca jako VIP. Młoda nadzieja polskich wyścigów samochodowych. Przebijała się także Adrienne Vogel, Węgierka, która na własnym torze liczyła chyba na lepszy wynik, ale przekombinowała w kwalifikacjach, a ruszając do wyścigu z odległego miejsca nie miała większych szans na znalezienie się w czołówce. Tymczasem tuż przed zakończeniem rywalizacji zdecydowany atak na Litwinowicza przypuścił Jan Antoszewski. I to, jak się okazało, był atak decydujący o zwycięstwie w tej rywalizacji. Jan Antoszewski bowiem wyszedł na prowadzenie, a Adrienne Vogel jeszcze pobawiła się nieco z rywalami. Pobawili się także ze sobą Olek Olejniczak z Krzyśkiem Wróblem. W czołówce zmiany już nie zaszły. Jan Antoszewski zwyciężył przed Damianem Litwinowiczem i Maxem Ginterem. Dla niemieckiego zawodnika była to pierwsza w jego karierze wizyta na podium Kia Lotus Race. Oto pełne wyniki pierwszego wyścigu. Tomasz Magdziarz zamknął pierwszą dziesiątkę. Na 15. miejscu znalazła się druga z Węgierek, Petra Krojniak. No i ostatni był Szymon Ładniak. To pierwsza trójka w komplecie.